Witam serdecznie moi słuchacze. Jesteśmy już w trzeciej części, w której kontynuujemy oczywiście temat obrzezania. I tutaj również opowiem Wam o jeszcze kilku ciekawostkach, których nie zdążyłam powiedzieć wcześniej, chociażby o obrzezaniu, a na przykład HPV. Cóż to takiego? Ponieważ brak w ogóle napletka bywa również korzystny dla partnerki, nie wiem czy zdajecie sobie z tego sprawę, zmniejsza to bowiem ryzyko wielu chorób przenoszonych drogą płciową. Prowadzone przez 2 lata w Ugandzie badania wykazały, że częstotliwość występowania, słuchajcie, wirusa HPV była o 25% niższa wśród pań będących w związku z obrzezanymi mężczyznami. Tymczasem wirus HPV jest odpowiedzialny oczywiście, przypominam, za raka szyjki macicy, raka pręcia, krtani i odbytu. Obrzezanie może więc, słuchajcie, chronić mężczyznę i jego partnerkę przed rakiem. Dlatego jest to kolejnym tak jakby plusem zrobienia czy też dokonania właśnie takiego zabiegu. Ale plusy, minusy, wiadomo jak to w życiu bywa, trzeba mówić o wszystkim, więc niestety muszę również dodać, co mówią oczywiście przeciwnicy obrzezania, bo również zorientowałam się i na ten temat. W latach generalnie rzecz biorąc 60. ubiegłego wieku liczba, słuchajcie, obrzezanych noworodków w USA dochodziła tak do 80%. Obrzezanie traktowano jako normalny, szczerze mówiąc, rytualny zabieg higieniczny. Nie robiono z tego żadnego wielkiego wow. Obecnie przeprowadza się ich oczywiście mniej. Dziś odsetek obrzezanych noworodków wynosi poniżej 50% z tego co wiem, a przeciwnicy obrzezania dążą do całkowitego, słuchajcie, zakazu wykonywania tego zabiegu noworodków. W San Francisco chociażby zebrali oni ponad 7 tysięcy, nie wiem czy wiecie, podpisów pod tak zwanym projektem przepisów przewidujących, że obrzezanie chłopców poniżej właśnie 18 roku życia będzie całkowicie zabronione bez względu na religię, jaką wyznają ich rodzice. Osoby oczywiście łamiące zakaz będą karane grzywną do nawet $1000 lub rokiem więzienia, więc to nie są żarty. Przeciwnicy oczywiście obrzezania uważają, że zabieg narusza nietykalność cielesną zupełnie bezbronnej ludzkiej tak jakby istoty, jaką jest oczywiście noworodek. Organizacje walczących o zakaz wykonywania właśnie tego zabiegu u noworodków twierdzą, że jest on, słuchajcie, nieetyczny, niepotrzebny i szkodliwy oraz pozbawiony medycznych przesłanek. Podkreślają, że napletek jest czymś normalnym i oczywiście potrzebnym do ochrony. No cóż, ważnym może być, że American Academy of Pediatrics uważa, że obecny stan wiedzy jest niestety niewystarczający, aby obrzezanie rekomendować albo, słuchajcie, odradzać i zostawia się po prostu decyzję rodzicom, więc drodzy kochani mężczyźni, jeśli słuchacie moich opowieści na temat obrzezania, no, macie ciężką sprawę, ponieważ jest i dużo plusów i jak widzę pojawiają się też minusy, są różnego rodzaju zdania, więc ciężko mi naprawdę powiedzieć, co ja bym mogła zrobić, gdybym była mężczyzną, czy bym się na przykład obrzezała, czy nie. Powiem szczerze, nie wiem. Cóż, może wróćmy do tego, kiedy na przykład wykonać zabieg właśnie usunięcia tego napletka. Zdaniem urologa pana doktora Jana Wolskiego, o czym czytałam w pewnym artykule, zabieg w ogóle obrzezania jest statystycznie rzecz biorąc niegroźny i w Polsce prowadzi się go w ramach oczywiście powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego ze względów medycznych, najczęściej w leczeniu właśnie stulejki, o której nagrałam serię filmów, które możecie posłuchać i znaleźć na moim kanale. Jeśli ktoś z Was chce obrzezać siebie lub własne dziecko, szczerze mówiąc, innych względów, musi zrobić to na własny koszt. Cena takiego zabiegu w prywatnych gabinetach, jak już wspominałam, waha się w bardzo różnych cenach, 1500 do nawet 3500. No cóż, czy na przykład ten doktor poleciłby obrzezanie ze względu na higienę? Odpowiedział, że nie każdemu.
I jeśli ktoś prowadzi ryzykowne życie seksualne, sam albo jego partnerka ma częste infekcje np. narządów płciowych czy dróg moczowych, wykryte chociażby zakażenie HPV lub problemy z ruchomością napletka, jak najbardziej ten lekarz potwierdził zrobienie po prostu takiego zabiegu jako możliwości obrzezania jako pozytywną. No cóż, jakby tu powiedzieć, codzienne mycie pręcia jest, słuchajcie, bardzo ważne. Również pod napletkiem przy użyciu środków do higieny zbierają się różne niemiłe rzeczy, więc trzeba czyścić swoje narządy. Każda zmiana, słuchajcie, na penisie musi być skonsultowana oczywiście z lekarzem urologiem. No cóż jeszcze? Myślę, że to chyba, kochani, najważniejsze rzeczy na ten temat. Jeszcze może powiem krótko o innych wskazaniach do obrzezania, bo akurat mi się przypomniało. Specjaliści najczęściej, słuchajcie, wskazują stulejkę jako wystarczający powód do przeprowadzenia zabiegu obrzezania. Jednak równie często inne przypadłości są przyczyną skierowania pacjenta oczywiście na taki zabieg obrzezania. I wśród właśnie w tych wskazań do wykonania obrzezania wymienia się przez specjalistów, mówiąc krótko, tak zwany załupek. Jest to stan, słuchajcie, chorobowy, który objawia się tak zwanym obrzękiem i niedokrwieniem. Załupek jest, jak wiecie, czy też nie wiecie, rezultatem tak jakby uwięźnięcia napletka w rowku zażołędnym. Brak w ogóle leczenia i zabiegu może doprowadzić nawet do martwicy żołędzi, więc moi drodzy, miejcie to na uwadze. Krótkie wędzidełko również. Jest to stan chorobowy, w którym na przykład uprawianie seksu łączy się ze znacznym dyskomfortem u panów i dużym bólem. Brak leczenia z kolei prowadzi do zmiany tak zwanej krzywizny pręcia i trwałego po prostu uszkodzenia wędzidełka, więc też jest to znacząca sprawa. Różnego rodzaju jeszcze stany zapalne napletka i żołędzi, jeśli u panów występują często, są również plusem do wykonania tego zabiegu. Do tego jeszcze, z tego co wiem, lisza i twardzina, jeśli u któryś z panów się po prostu pojawia taka choroba. Choroby weneryczne przede wszystkim, zwłaszcza nawracające, jeśli macie z tym, moi drodzy, problemy, wtedy też moim zdaniem moglibyście zrobić taki zabieg i jest on przez lekarzy wskazany. Do tego jeszcze przypominam sobie, zbyt luźna skóra, o tym też mówili lekarze, która nie odchodzi tak jakby z żołędzi, nawet podczas zwodu, również może być problemem i tak jakby zaleceniem dla tych mężczyzn, którzy mają właśnie taki problem z tą luźną skórą, do zrobienia tego zabiegu. To tak jakby najważniejsze, kochani, rzeczy, które będziecie wiedzieć, żeby po prostu podjąć swoją życiową decyzję, czy przeprowadzić taki zabieg, czy nie, czy jest u Was taka konieczność, czy tej konieczności nie ma i po prostu nie ma się czym przejmować. Ważna rzecz. Obrzezanie aseks, bo wiele mężczyzn widziałam w internecie, zadaje dużo różnych pytań na ten temat i jest to dość ciekawy temat i właśnie dr Wolski w artykule, którym przeczytałam, mówi, że mężczyźni często właśnie pytają go, czy będą odczuwać po prostu jakieś dolegliwości z powodu braku na przykład napletka. I ten pan urolog mówi, że początkowo może być odczuwalna pewna zmiana, jednak na pytania pacjentów, czy robi im to różnicę po jakby zabiegu, odpowiada, że w zasadzie nie ma jakiejś wielkiej różnicy i miał takie śmieszne stwierdzenie, że to jest tak jak chodzenie w butach lub chodzenie na boso. Stopa po prostu, on twierdzi, przyzwyczaja się do butów i po pewnym czasie po prostu w ogóle ich nie czuje, więc ten pan doktor uważa, że po wykonaniu takiego zabiegu później, drodzy panowie, przyzwyczajicie się do tego i będzie to dla Was normalne, więc Wasz organizm po prostu to zaakceptuje i myślę, że w tym jest dużo racji. Twierdzi też, że jego pacjenci, którzy zostali w ogóle obrzezani ze względu, nie mieli jakichś problemów z upośledzeniem doznań seksualnych. Niektórzy, zwłaszcza ci, którzy leczyli się z powodu na przykład stulejki, zastanawiali się na przykład długo i na przykład zwlekali z tym zabiegiem.
ale później ci pacjenci, jak twierdzi ten lekarz, stwierdzili po zabiegu, że dopiero po tym zabiegu tak naprawdę poznali, co to jest seks, więc fajnie ten doktor po prostu o tym opowiadał. No cóż, jeśli chcesz urozmaicić swoje życie seksualne, a nie jest ono po prostu najlepsze, to kto wie, taki zabieg może być również pomocny. No cóż, trzeba jeszcze wspomnieć o rekonwalescencji, kochani, bo mówiąc sobie tutaj o plusach i o minusach, to jeszcze nie wszystko. Obrzezanie, słuchajcie, może wspomnę, u dzieci przeprowadza się znieczulenie oczywiście ogólnym, a u dorosłych, jak wspominałam wcześniej, miejscowym. I wielu pacjentów boi się w ogóle zastrzyku ze znieczuleniem, szczerze mówiąc. I wtedy po prostu należy mieć odpowiednie tak jakby podejście do tego typu pacjenta. I właśnie ten lekarz jeszcze fajnie tłumaczył, co on wtedy robi, żeby odstresować tych pacjentów, więc pokazuje im, że to będzie tak zwane uszczypnięcie, słuchajcie, w tego penisa. I tak jak powiedzmy oni sami uszczypną swojego penisa, to tylko tyle będzie po prostu takiego wstępnego bólu. I oczywiście doktor opisuje, że wtedy tym mężczyznom robi się lepiej, bo jest to bardzo duży problem, żeby po prostu zrobić zaszczyk penisa. I opowiada również, że zabieg wykonuje się małym skalpelem lub specjalnymi nożyczkami i uprzedza swoich właśnie pacjentów, żeby się nie stresowali, dokładnie opowiada im na przykład o przebiegu właśnie takiego zabiegu. Są również też specjalne, słuchajcie, urządzenia, które ułatwiają precyzyjne cięcie na żołędzi i nakłada się różnego rodzaju urządzenia, takie przypominające taki naparstek, a taki, cóż to jeszcze, no po prostu taki naparstek na pierścień, na napletek, który mogą wykonać i wtedy właśnie lekarze mogą wykonać idealnie. Częściej fajnie ten lekarz opowiada w swoim artykule, ale myślę, że najważniejsze rzeczy Wam streściłam. Potem oczywiście po tym nałożeniu tego pierścienia, żeby było wygodniej zrobić dobre cięcie, następuje przyszywanie pozostałego napletka do po prostu żołędzi. Cały zabieg, słuchajcie, ten lekarz opowiada, trwa około 45 minut i że rana goi się dość szybko i akurat ten pan doktor mówi, że 4 tygodnie, więc tak jak ja o tym pomyślałam, ponieważ 2 tygodnie, jak piszą w niektórych artykułach, żeby pocieszyć drogich panów i jest to niestety trochę mało, bo sami wiecie, jak skaleczycie się w palec, czy rozetniecie sobie nożem kawałek opuszki, w 2 tygodnie nie zawsze wszystko się zagoi, potrzebne jest trochę więcej czasu w zależności, jakie zrobiliście cięcie, czy głębokie, czy płytkie, więc ta rana niestety musi mieć czas, żeby się zabliźnić i wygoić i nie ma co tutaj się oszukiwać. Większość lekarzy przy nawet różnych operacjach, nawet plastycznych, podaje skrócony termin rekonwalescencji tylko po to, żeby mieć klientów, a często żeby ci klienci się nie bali może zabiegu, albo żeby mieli świadomość, że szybciej się po prostu coś wygoi. Nie zawsze moim zdaniem jest to dobre, ponieważ ja osobiście wolałabym się nastawić na dłuższy termin, niż jak nastawię się na krótszy, a po jakiejś operacji okaże się, że to się nie goi, więc wtedy mogę być zestresowana, zmartwiona, dlaczego na przykład moja rana nie wygoiła się w te 2 tygodnie, jak powiedział jakiś tam pan doktor. No cóż, moi drodzy, trzeba mieć też swój rozum, nie tylko słuchać tego, co jest napisane w artykule, czy o czym mówią wszyscy w internecie. I jednym słowem podsumowując po prostu sprawę, kochani, tego akurat, a nie innego zabiegu obrzezania, mogę śmiało stwierdzić, że ani za, ani przeciw nie jestem, niemniej jednak więcej jest na plus niż na minus, moim zdaniem. Ale ponieważ ja jestem tylko kobietą i tylko udzielę Wam informacji, których zdobyłam, ponieważ interesował mnie akurat ten temat, no cóż, moi drodzy panowie, zostaje Wam po prostu prawdziwa, męska decyzja życiowa. Co zrobić? Czy przeprowadzić taki zabieg, czy nie? Już wiecie, czy jest u Was konieczność zrobienia tego zabiegu, czy nie ma. Więc moi drodzy, trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam Was serdecznie. Mam nadzieję, że wszystkie moje informacje, które Wam przekazałam, będą Wam przydatne i cieszę się, że mogłam Wam pomóc w podjęciu naprawdę
bardzo ciężkiej życiowej decyzji. No cóż, do usłyszenia, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, pa pa, cześć!